Jeszcze potrzebuję tylko wyciszyć swój telewizor, żeby nie spaść do werka. A, jestem pewien, że spadłem do werka, gdybym nie wyciszył telewizora. Chyba jest okej. Setup chyba jest przygotowany. Względnie. Cześć Sebastianie, witam, witam. Ostatnio żeśmy przerobili do końca Ostrze Armagedonu i pamiętam, że trochę memowałem, jeżeli chodzi o tę kampanię, przez to, że te ostatnie misje były na zasadzie dosłownie weź wszystko, co masz z garnizonów i zasuwaj na takich bohaterów. Ciekawe, jak ta kampania wyjdzie. Wiem, że jest to kampania Lochu i tyle o niej pamiętam. Pani Mutada nabita księżna Nigonu pragnie zająć miejsce wśród najpotężniejszych władców podziemia. W Nigonie nie ma tradycji dziedziczenia ziem. To, co silniejsi odbierają, jest słabszym. Rządzić mogą jedynie silni. Kości tych, co okazali słabość, zalegają korytarze Nigonu. Nic słabo uszy, zniszcz swoich wrogów, ale nie stać Mutady. Będzie mogła awansować maksymalnie na 10. Ale przejść do następnego scenariusza. Zobacz magiczny znak Jasnowidza i przenieść do następnego scenariusza, by uzyskać dostęp do specjalnego obszaru. Porządek nad galem, więc jak boty to wołać. Cześć sobie. Udanego sprzątania. Sam tu mam 12 harpii, kolumna oczu, oko smoka. Boisz trochę, że jak nie wezmę oka smoka, to nie będę miał tego, co trzeba. Żeby mieć po tym artefakty. Ale jednocześnie harpie są chyba za silne, żeby... Znaczy, dają za silny początek, może o tak powiem. Żeby z nich nie korzystać. Bo zazwyczaj chcemy jednak dość szybko rozpocząć. Wycisz. Specjalnie wytrzałem sim... nie sima, wytrzałem telewizor, żeby mi sim nie spadł do werka, on i tak się cisza. Co to był za dźwięk? Cześć, Sławik, witam, witam. Orwald! Imię to napawa mnie od razu. Ten starzec włada bogatymi prowincjami Nigonu, które przejął po znamienitym ojcu. Zmarnotrawił swój czas, nie uczynił nic, by zapisać się w hey, pamięci Prime. potomnych. Pochodna, hej. Zbyt długo już stałam w cieniu, u granic jego włości. W sumie, hej, Prime to elo. Jego ziemię będę Elo to pochodna, odbierał. ale hej. Ma to sens. A, moi szpiedzy donoszą, że dwaj młodzi głodni sławy władcy przypuścili jednoczesny atak na Orwalda. Powodzi im się nadspodziewanie dobrze. Jeszcze rok temu bez problemu by ich pokonał. Musiał stracić wprawę, jeśli uległ im tak łatwo. Najwyższy czas nauczyć Moresu tych młodzików i zgadnąć się ziemię starego czarnego księżnika. Kolor Orwalda jest niebieski, potencjalnie noszą kolor zielony i żółty. Oto nasz czas pokazać moje czerwone sztandary. Czas gnieść słabe uszy. No dobrze. Rzeczy, które mi się podobają, to że nasza bohaterka ma specjalność w smokach. I smoki zawsze mają plus 5 ataku i plus 5 obrony. Rzeczy, które mi się nie podobają, to że ta premia jest stała. Co na początku jest zaletą, potem jest wadą, bo zazwyczaj tego typu premie skalują z czasem. Powiedziałbym, że dobrą rzeczą jest to, że mamy finanse, ale zobaczymy, czy to rzeczywiście będzie na tyle dobre. W pierwszej kolejności chcę też wynająć jakiegoś bohatera. Najlepiej z mojego zamku. I ty, kolego, przekaż całą armię tutaj.
A to są żywioki. To nie ogarniemy nic. A tu mamy tartak. Tartak się przyda. Mnóstwo harpi. Czy ja mnóstwo harpi wygram? Nie jestem pewien. Chciałbym natomiast najpierw... najpierw to przygarnąć. Próbuję. Nie, zaszkodzi mi to, czy nie zaszkodzi? Będę powoli się odbijał w stronę ratusza. Nie podoba mi się absolutnie to, że nie mam żadnego budynku do jednostek na start, ale to chyba jakoś przeboleje. Weź znajdowanie drogi. Nie wydaje mi się, że byłoby mi bardzo potrzebne. O mój Boże, żartuję sobie chyba. Ja tego pożałuję. Jeszcze. Wait, podbiegnij. Czy ja mam zakręcia? Mam jakieś strzałę. Nie jest to idealne rozwiązanie, zwłaszcza, że robi ona relatywnie niewiele. Brońcie się. I bijcie. One będą pierwsze niestety. Wyjdę z tego ze statami, nie jakimiś super dużymi, ale ze statami. Tam się strzelaj. Chyba może podejść do nich. One zatkują bez kontry. Locham mam wrażenie, że bardzo rzadko gram. Nie kojarzę, żeby ktoś coś odwalił na TGS. Właśnie nie. Dużo się o tym mówiło, ale koniec końców nic z tego nie wyszło. Cześć, Patko, witam, witam. Przy czym nie jestem pewien, czy to nie jest tak, że oni mają do 29 w sumie. Więc ma jeszcze czas, żeby coś odwalić, że się tak wyrażę. Helm 1, aż to pasujemy do wiedzy. Dziś moi zwiadowcy doniesie mojej grupce czerwonych smoków, która zagnieździła się na drodze wiodącej do ziemi Oswalda. Szkoda ta Expa, ale z drugiej strony kasa też mi się przyda. To wymaga 10 drewna. Ja mogę tak potrzebować. Zwłaszcza, że potem budynki nie wymagają aż tak dużo tego. Aż tak dużo drewna. Co budyci, demonów nie chcę atakować na razie. Dać na emulatorze miejsce sensownie gangada Fairdafi w glinach. Jest emulator, który pozwala się tradeować. Przynajmniej ja korzystałem kiedyś z VB Linka. A tak to zazwyczaj, jeżeli sobie myślę, że chcę mieć jakiegoś Pokemona, którego się tylko przez cel się zdobywa, to używam randomizera, żeby wyłączyć ewolucje stricte tradeowe. Nie jest to to samo, wiadomo, i często monotypy wykluczają możliwość używania Pokemonów w tej dolni i ja aż tak bardzo zdesperowany nie jestem, żeby trzymać taki sztywny reguł. Według takich zasad, które ludzie praktykują, to nie da się. Bo w Firedach i w Ginach nie było chyba żadnego miejsca, w których Gengar był naturalnie. Na zachodzie zwiadowcy zaobserwowali zielone flagi powiewające zamki Harpy z Rokry, do interna był własnością Oswalda. No dobrze, co jest na górze? O mój Boże, to są piętra... Czy naprawdę są piętrowe podziemia? Czy Iris? Tu mam dodatkowy zamek, to na pewno. Lodowy pocisk, tutaj gryfy, gryfów nie chuje, nie pobije. Na pewno nie ten, co mam. Blisko w następnym dniu mogę sobie zrobić budynek do harpi, bo nie będę miał drewna nic więcej. Dziś wieczorem wyczerpany pan wiodowca przekazał mi, że wojsko Lorda Projeta zdobyły zamek Dead Timber, położony na północy zamku Dewki, należał do niego do Oswalda. Aż ten Oswald bierze sobie nie radzi. Kolejny zamek z mnóstwem jeszcze ludzi i z meduzami, które go bronią. To raczej mi się nie widzi atakowanie go na razie. Więc chyba sobie po prostu... Ups. Nie mogę być pewien, ale Darkstone chyba tego nie przeżyje. Powiem więcej, spodziewam się, że on tego nie przeżyje. Jest pizza smacznego. On nie chce mnie atakować. Chyba, że to coś jeszcze będzie było? Nie widzę, żeby to coś było. Przynajmniej kolega daje mi uciec, to jest pozytyw.
Jest szósty dzień. On w ogóle uciekł ode mnie z jakiegoś powodu. Nie będę narzekał. Czy to coś jeszcze jest? Niekoniecznie, ale tam coś może być. Jest siódmy dzień. Chcę na razie pomnożyć, żeby mieć więcej jednostek. Więcej złota. Kolejny bohater. Mam trochę nie fajne trafienie na bohaterów. I tak myślałem, że on mnie już zaatakuje. Atakuje jest całkiem silny. Więc najlepsze co mogę zrobić, to po prostu sprzedać mu jeden pocisk. A od tego i tak umrę. No nic. To szkoda bohatera, ale... Nie wydaje mi się, żeby było to coś, na co mogłem jakoś dużo zaradzić tak naprawdę. Dodajmy ratusz dla Golda. Czy ja chcę kolejnego bohatera? Co to masz, mistycyzm? Albo sobie zabierz jednego bohatera. Wykupię całą armię. I skoczę po harpie. O. Może finanse się uda ogarnąć. Moi zwiadowcy donoszą o co najmniej trzech zamkach w górnych jaskiniach. Najbliżej nas położony jest Sinkhold. Nas innych nie znamy. Nie wiemy też, gdzie dokładnie się znajdują. Dwóch zwiadowców mówi, że w jaskini znajduje się system teleportu, włącząc kilka jaskinie. Pewnie tak jak ten. Na szczęście to jest monolit wejścia, a nie przejścia, więc... My jesteśmy w miarę bezpieczni tutaj. Aha. Jakieś dodatkowe jednostki? Nie, ale mamy Akademię Wojny potencjalnie. Na razie próbuję jednostki dobudować. Aha. Ale labirynt nas nie stać. Weźmy sobie Akademię zbuduję. Zaszkodzi się, nie zaszkodzi. Dotarło do nas wiadomość od męca zamieszkującego niedaleko Sinkhold. Prosił nas o złożenie mu wizyty. Wygląda to, że potrzebuje pomocy, za którą jest w stanie dobrze zapłacić. Jeszcze czasem to pozwoli na pewno kogoś tam pośle. Ta wizyta może okazać się pożyteczna. Przekaż jednostki bez. I pójdź zwiedzać dalej. Plus 1000 expa, a tak się przyda. Potrzebuję pomyśleć o Stadeli, żeby mieć zamek i zaraz kapitol. Cześć Samurajo, witam, witam. Paru troglodytów i powinienem móc z nami już walczyć. Strzel to. Harpie mają straszne ostrze obrażeń, jak tak patrzę. 12 do 52 to jest 1 do 4 tak naprawdę. Nie spodziewałem się, że będzie aż taki duży. Tu jest 5206. Nie mam blasa niestety. Dobra, tak. Edytor save'ów, god bless. Rzuc hejsta. No ja właśnie tak jak pisałem wcześniej, lubię w takich sytuacjach sobie zedytować wcześniej Roma, żeby móc mieć ewolucję przez save w sposób naturalny. Wydaje mi się to lepszym rozwiązaniem niż ten. Niż... A tu jest osmaki doskonale. Niż edytowanie zapisów. Grupa żywy jaków magmy. Wydaje mi się, że pójdę tutaj jeszcze ludzi pobiję. Stać mnie na zamek. Teraz już tylko czekać na... kapitol. Według ostatnich doniesień cztery miasta Odwalde zbuntowały się i co teraz neutralne. Widocznie było tam zbyt mało wojsk. Dziwne. Odwalde znany był z dość srogich rządów. Ciekawe, gdzie są jednostki do tej pory są stacjonujące. Jeszcze ludzie się nie boją, to miasto...
No tak, miasto w miarę łatwe do zajęcia. Zwłaszcza, że te medupy są dość słabe. Jest szansa, że ci te oglodyci są w miarę łatwe do zabicia. Nice. Kolejne miasto. O Boże, oni to nawet nie mają tego. Kalczmy. Nie podoba mi się to. Żeby nie rzec, że nie podoba się to dla mnie. Wiesz, to miasta. Jednostki. Ja nie wiem, czy ja kiedykolwiek uzbieram ten kapitał w takim tempie. Powiem szczerze. Mógłbym sprzedać trochę rzeczy, ale jednocześnie mam wrażenie, że tego pożałuję. Jak silny jest jej bohater w ogóle. Może to będzie miało sens w takim razie, żeby pójść i zatkować. Zrobię tak. Zaczekam tę jedną turę. W następnej zbuduję kapitol i za resztki pieniędzy wykupię armię i ruszę. To brzmi jak plan. I tak musiałem zaczekać na odnowienie many. 7 medus. Idź przekaż jednostki. Dobra. I tu będę musiał zaczekać na radę miasta. A teraz już przynajmniej w miarę sam nie powinny te. W miarę sam nie powinny iść. Pieniądze. Chciałbym przynajmniej wiedzieć, że tak będzie. To miasto jest, powinno być miało łatwe do zajęcia. Rady miasta? Dziękuję. Jakieś dodatkowe jednostki? Nie stać mnie. Ty możesz biec za motarę wtedy. Tutaj będziemy powoli się rozwijać dalej. Tu labirynt. Nadal nie ma śladu Oswalda, ale jest to potężny czarnoksiężnik i posiada zapewne silną armię złożoną z wojska, zabrał z miast. Do zwiadowców otrzymał rozkaz od nazienia Oswalda. Nie mogę sobie pozwolić na niespodziewany atak z jego strony. Od tego na szczęście nie dojdzie, bo jestem zbyt dobrym graczem. Szybka walka. Wygląda jak szybka walka. Kolejne prawie puste miasto. Menogusta. Jest to przychód, I guess. I nie powinienem na to narzekać. To tak, mam tikorki. Do 6 tieru już mam wykupione, tak naprawdę. Czy możesz? Tak, chyba będzie. Nie mogę tędy przejść. Myślałem, że mogę to zrobić tak, żeby się nie blokować. Well. Chcesz mi mówić, że ty wciąż blokujesz? Trochę zmarnowanych chytów, ale przeboleję to. Rada miasta, kuźnia. Na smoki na razie mnie nie stać. Będę potrzebował pieniędzy na budynki do... Na budynki do pieniędzy, jakkolwiek to nie brzmi. Więc na razie się wstrzymam z ulepszaniem budynków do jednostek. Czy to ogląda się i sięgną? No, okej. Okay. To w następnej turze powinno być już prawie załatwione. Jak dobrze pójdzie, to nawet już kompletnie załatwione. A nawet jak dobrze pójdzie. Kurde, jestem strasznie przyzwyczajony do grania lochem. Bardzo rzadko nie migam generalnie. Dość mało, ale zasoby wpadły. Powietrza nie strzelały, więc mogę zaczekać, aż do mnie podejdą. Zesłowuję dla świętego spokoju. Yep. Czy to je zabije? 535 raczej nie. Mogę zaczekać jeszcze jedną turę. 83 jeszcze nie.
Nie śpieszy mi się. Nie wiem, czy strzela jakieś same. A, nie, przynajmniej kliknąłem. A, nieważne. Dobra, dada. Nie wchodź, bo drugi kolega będzie zgarniał kopalnię. To tym razem stanę tutaj. Dobra. To kuśnia. Ratusz. Ulepszę sobie powoli. Ulepszajmy sobie powoli. O. Serio? Naprawdę taki będziesz? Ewidentnie. On chce się bić. Nie wiem, co miał na myśli z ustawieniem tych złych oczu, ale on chce się bić. Ma wyższą taktykę, więc to on mógł decydować, gdzie jednostki staną. Na szczęście są mniejsze to IQ, bo zdecydował się tu podejść. A co jeżeli dam hejsta? Hello. Nice. Ale zaraz ktoś będzie uciekał, coś czuję. Albo i nie. Ciekawe w sumie, że nie zdecydował się uciec. Ajajajaj. On ma to pan Faber? Hello. A, myślałem, że ma tego. Myślałem, że kolega będzie miał jakieś artefakty, ale nie tym razem. Dobra, też trzeba robić swoje jednostki, bo mogę poszerzyć więcej niż jednego miasta z ulepszonymi... Znaczy w ogóle z jednostkami. Kiedy magii... Niestety dorzucił sobie jakąś obronę, ale nawet nie godną uwagi. To jest taki troll, że nawet nie próbuje atakować. Jakby więc autor ma na myśli, jak to coś hero robi? Bo po prostu próbuje w ten sposób zablokować mi strzelców. Jest to zrozumiałe, ale wygląda strasznie głupio. Na targowisku nie jesteś, porozmawiajmy o tym. I tu mogę herbie ulepszyć. Myślę, że to będzie dość długa misja, biorąc pod uwagę, jak duża mapa to jest. Magazyn artefaktów jest fajny, ale drogi, więc nawet się trzymam w tym. Nie mam drewna znowu. Ale to się da naprawić łatwo. A Boże, bo tej wogi magów nie było, dopiero teraz zauważyłem. A, cholipka. Było to lekko niefartowne. Byłem. Wezmę, wykupię jeszcze jednego bohatera. Żeby zgarniał te pustostany. I tu nic, tu na razie nic. Wszędzie mam wrażenie, że teraz będę blokowany przez drewno. Coś tak czuję. Mam swoje podejrzenia w tej kwestii. Okej, okay, czyli tego mi się nie opłaca na razie. Usumuję nie wiadomo po co. A, bo uczony za nim jest, okej. Okay. Nieważne, nic nie mówiłem. Tam są harpie, które będą się mnie bać raczej. Ale mogę je równie dobrze zostawić. Lorelai pójść po drewno. Tutaj ratusz. Tutaj na ich nie za bardzo nie będzie stać w tej chwili. Tu mogę znowu zrobić manewr z tym. Ale to mi nic nie daje. To ciekawe, myślałem, że będzie mi dawało. O well. A tu?
Mogą ulepszyć parę rzeczy, ale zaczekam. Skrytka chochlików. Jest ich za mało. Szybko walkę machnę. Dużo mi to sprawę nie dało, ale mnóstwo kuszników to brzmi trochę nieprzyjemnie. Nie będę kłamał. Dobra. Tu na razie nic. Tu kolumnę. Tu nic. I tu. Tadala. To jest miasto, którego potencjalnie będę mógł chcieć bronić. Mnóstwo kuszników i oni niestety chcą ze mną walczyć. Jestem. Szybka walka poszła. Boję się trochę, że zaraz napadnie na mnie jakaś dość spora armia, powiem szczerze. I nie jestem pewien, czy nie powinien się wycofać po dodatkowe jednostki. Albo raczej po ulepszenie tego, co mam. I chyba to zrobię teraz. O, ja nie zostałem napadnięty. Okej, nie zostałem napadnięty. Wycofujemy się. Ta bohaterka może pozwiedzać chwilę. A, czyli tutaj był zamek, pewnie w środku nie miał. Przy czym absolutnie nie wykluczę, że jakbym zaszedł odpowiednio daleko, to ten zamek. To z tego zamku nagle ktoś by się wyłonił. Wracaj. Tutaj nic nie ma. Lorelei nie wygra z tym zamkiem. Chociaż. Chwila. Jest szansa, że wygram. Jak to tylko grupa? Tak sobie dopiero uświadomiłem, że ja mam szansę wygrać. Bo to jest coś, co wydaje się oczywiste, że nie wygram, ale jak się to człowiek przyjrzy, to jest takie, wiecie, na pewno tego nie wygrywam. Okej, z tym już na pewno nie wygrałem, więc oni jak chcą się bić, to niech się biją. Najgorsze jest to, że nie mogę nawet zrobić takiego manewru, że wyślę sobie jednostki z tamtego zamku. Bo mam za dużo jednostek do ulepszenia w tej chwili. To jest Harpy's Rock. Ta Shakti to zają. Tu jest kolejny zamek zielonego. Nie obrażę się. Wind magii w sumie. Jak już koleżanka tu przejdzie, to będzie mogła to ogarnąć. Tutaj zamek się machnie do obrony. A na tym zamku mi aż tak nie zależy, nie będę kłamał. I tak nie wydaje mi się, żebym miał zasoby na ulepszanie wszystkich miast. Coś ciekawego tu jest. Naprawiona oko smoka. Te rękawice by się przydały, tylko nie wiem, czy zdążę je dowieść do swojej bohaterki. Teraz zobaczymy. Mam nadzieję, że tak. Ale tutaj potrzebuję czego? Do siarki chyba. Jak tak patrzę. Ale wiecie co? Z tego sinkhole to już jak najbardziej mogę chcieć wszystko wykupić. I przenieść do tej. Do Mutare. Widzę, że niebieski kolega idzie na ten zamek. Chciałbym go bronić, miałem możliwości. To jest monolit przejścia, co jest mi trochę mniej na rękę. Synka, chodź tu. Tutaj będę miał zaraz nowy tydzień. Ja cóż, chyba zaczekam. A synka niech przeniesie swoje jednostki. Tylko najpierw muszę ulepszyć na Mutarę. Ulepsz, ulepsz, ulepsz. O, teraz możesz przenieść wszystko. A. Tu nic nie ulepszę, tu... Potencjalnie mógłbym meduzę ulepszyć, ale nie wiem, czy warto. Tutaj mogę co najwyżej wykupić bohatera. Przy czym bardziej przyda mi się tu chyba
Waleska. O. Zobaczymy, czy da radę. Nie jestem pewien, ale sprawdzić nie wyszkodzi. Jak dużo jest to armia? Nie dam rady. Nie ma szans, że nie dam rady. Jest tego za dużo. No jeszcze jak mi damy rozwalić, to już mogę. Więc w tej chwili to jest kwestia, żeby zadać mi jak najwięcej strat, a nie żeby to wygrać. No, ale czasem tak bywa. Zwłaszcza jak jeszcze tak bezczelnie mi damy frontowo rozwali. Wiem, że i tak mają dużo jednostek latających, więc to akurat aż tak wiele nie zmienia. Yep, to zgodnie z planem bym powiedział. Skąd oni w ogóle mają tyle Pegasów? To mnie zastanawia. Au. W tej turze umieram. Trochę naki, że na koniec tygodnia zaatakował akurat, czyli będzie miał jednostki. Otrzymałem wiadomość od generała Mike'a. Moi sąsiedzi zauważyli w końcu, że udałem się na podbój terenów Oswalda. Ja twierdzi, że dokonują wypadów na mojej ziemi, sprawdzając ile zdołają zagarnąć podczas gdy ja będę tutaj. No i dobrze, przynajmniej szaznacy mojej słabości wyruszono owy. Jest to nie mają do mnie żadnej osobistej urazy. Dlatego silna armia plus mocne granice pod dobrym dowództwem, na przykład generała Mike'a, bez problemu poradzi sobie z ich atakami. Nie dam sobie odebrać ziemi. Wyślę do niego nieco oddziałów niższych poziomów, by wzmocnić nieco garnizon w ojczyźnie. Tak, garnizon już wzmocniona? Takie ten, który przed chwilą straciłem? Znasz co? Kurde, stracę chyba rękawice. Bo raczej nie zdążę tam dobiec tak szybko. Bardzo mi się to nie podoba. Ale niestety nie czuję, żeby to było coś, na co mogłem wiele zaradzić. Brązo przegrywa. A, jeden wróg mniej z głowy. Jeden wróg z głowy, jeden wróg mniej. Może tak. Naucz się mówić, czyli też nalegam. Sinkhole na labirynt nie jesteś, bo nie mam klejnotów. To teoretycznie wciąż nie mam. Ja w ogóle nie wziąłem kopalni siarki. To ciekawe. O-o. 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 Hello. Hello. O, puste miasto, dzięki, dzięki. Lol, lmao even. Jakby to powiedział Kasek. Najgorsze jest to, że muszę stąd uciec. Czym prędzej. Pójdę po to elfę, zgarnę kopalnię siarki, bo siarka jest niepotrzebna. Ty weź to, wracaj tu. Synko, to jest to miasto, na którym mi specjalnie nie zależy. Lećmy dalej. Okej, nie gdzie ten teleport prowadzi, teraz zerknę chyba. To jest ten silny bohater, tak. I mimo co będę chciał go zaatakować raczej. Ten bohater by mnie zabił raczej. Prawdopodobnie będę chciał uciec, żeby zachować artefakt. Zobaczę, czy mi się uda. Będę sobie gili mago poziom drugi. Jakby zdaję sobie sprawę, że jeszcze dość długo nie będzie mi dane używać smoków, ale chciałbym mieć przynajmniej taką możliwość. Oni się do mnie nie dobrali. Aż dziwne. Logistyka, o mój Boże, logistyka. Jak ja bym chciał, żeby Mutale miała logistyka. A propos chęci. Muszę go pobić, jak tutaj stoi. Powinien dać jadę, aczkolwiek nie będzie to łatwe, proste i przyjemne. Znaczy, jak będę daje trzeć tego lodu, to nie będzie to raczej bardzo złe. Wydaje mi się, że ja mogę zaczekać na nich. Zobaczyć, czy oni coś zrobią. A, myślałem, że stanął tam. A, cholipka.
strzel może w oczy. Manticore tu podleciały. That's nice. Aż. Daj. Podlecę tutaj. Bo będę chciał przejść na drugą stronę. Obserwatorów powinienem zabić. Yep. Hejścik. Dużo stres z tego wyjdzie, zwłaszcza jak patrzę na te modele. A? Jest z fajnym póki co. Też harpy dostały. Zapomniałem o harpy z jakiegoś powodu. Chyba nawet wiem, dlaczego o nich zapominam ciągle. Tak wam powiem. Może istnieć pełen powód, dla którego o nich zapominam. Na przykład to, że są tutaj tak obrzydliwie schowane. Dobra. Teleskop to nie do końca to, na czym mi zależało, ale przeboleję to. Chcę chyba pod to drugie miasto iść wtedy. I to sobie wyrekrutuję jeszcze jednego. O, bohater z tą pieniędzmi. Nice, to bardzo miłe. Dobra, zobaczmy, gdzie to mnie. O, można mnie tutaj zaprowadzi. To lekko niefartowne. Ebycie, z jednej strony powinieneś cieszyć, bo mam dostęp jako tako do ich miast łatwiej, z drugiej strony to nie jest coś, na czym mi bardzo zależało. Więc zastanawiam się, czy nie mogę ich atakować teraz, tak jakby z dwóch stron. Dzięki temu. Drewno, więcej drewna. Teraz też tak nie potrzebuję, ale... Szkoda mi trochę, że Mutare nie zgarnęła tego logistyki. Ona ma w ogóle jeszcze miejsce? Ma sporo slotów na skillę jeszcze. Czy tu mogę... Mogę Mantiporę. Dostałem dziś wiadomość od Miaka. Sąsiedzi zaprzestali swych nieudolnych trup. Generał przeszedł do kontaktu na ziemiach Plejeta i jego mama. Jeśli któryś z nich był dla tyle głupi, by nie zostawić żadnych rezerw, to ja to czuję. Miałem jest również gotów podesłać mi nieco posiłków. Z chęcią na to przestałem. No to gdzie te posiłki? Omnomnom. Potrzebuję posiłków. Omnomnom. To jeszcze nie byłem. Czy to jest zamek do szybkiej walki? To może być zamek do szybkiej walki. Na. Ręcznie go pobiję. Naprawdę? Kurwa syn. Myślałem, że może... O, otworzyli wrota. To bardzo miłe z waszej strony. Morale na tych harpie wiedźmiach robi się frustrujące. Moje manticore, nie. Dobra. To nie być w stanie to robić. Chcę sprawdzę coś. Czy jest coś dobrego? Plus 4, plus 3. Naszyjnik. O Boże, naszyjnik bardzo chce. Naszyjnik bardzo chce. Mogę koronę też wziąć w sumie.
I teraz ty załóż koronę i zostań do następnej tury wtedy. Kolejny zamek zielonego. Być tu. Tak, bo to jest bardzo zgodne. Co tu ma być za osiem obrony? Halo? Poczekaj. Czy ty sobie ze mnie żartujesz, Srodok? Błagam, powiedzcie, że Gamlin nie jebie w dupę. Okej, Gamlin nie jebie w dupę. Wyłaś, plus. Weź film magii. I teraz mój master plan powinien zadziałać. Bierz rękawicę. Mutada będzie szybsza. Ha, 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 wspaniale. I teraz się tak pobić z kolegami. Jednocześnie zdaję sobie też sprawę, że odrobinę, tak ociupinkę tylko, tak tylko delikatnie, mam problem z pieniędzmi, ale to jest coś, co przeboleje generalnie. Sękę możesz sobie bić jak chcesz. Zróbmy szybko walkę. To było akurat zgodne z oczekiwaniami. Mistycyzm. Wykup armię. Ktoś o pieniądzach. Przepraszam, cześć Tate. Aż w sumie co złego w tym, że słyszysz coś o pieniądzach, teraz jak o tym myślę. Bo tak oduchowo przeprosiłem, ale miałem takie... Wait a minute, za co ja właściwie przepraszam? Czemu ja właściwie przepraszam? Tejc... Owo, uwu, techę, xd. Przypomnę sobie o swoim stanie finansowym. Wait a minute. Czy... On? Tak na poważnie? On chce się ze mną bić? Ja myślałem, że ja będę musiał do niego podejść, żeby się z nim bić. What? I mean, pamiętaj. Jestem ostatnią osobą do narzekania na to, że ja robię rzeczy, których bym się po nim nie spodziewał. Plan finansowy napierdoły. To brzmi dziwnie znajomo. Miałem ostatnio bardzo intensywny arc pod tytułem mam ochotę wypierdolić pieniądze na jakieś rzeczy. Chciałbym zauważyć, że to mnie zatkował. I nie mam pojęcia, czemu to zrobił. Dobra, to jest szybka walka. Jakby szanujmy się. To mają kolejny zamek. No dobrze. Ty skocz po drugą armię. Ty skocz zobaczyć, co jest to. Nie jestem pewien, czy chce mi się jeszcze cokolwiek ulepszać w tej misji. Powiem szczerze. Bo mam wrażenie, że nie ma takiej potrzeby. To będzie szybka walka. No dobra, czyli pewnie tu jeszcze będzie jakiś zamek. Wiecie co, skoczę do tego od razu. Bo wydaje mi się to całkiem rozsądnym wyjściem z mojej obecnej sytuacji. Dobra, a ty wejdziesz tu. Na pewno ma jeszcze dwa zamki tutaj. Nadeszło oczekiwałem posiłki, rozdzielałem pojęte wszystkie nowe zamki. Do Sinkor przybyły posiłki, do Hardpizach przybyły posiłki. Okej, okay. Czyli podejrzewam, że przyszły tylko do wybranych miast. W sensie przyszły tam, gdzie miałem możliwość wyrekrutowania jednostek danego typu. Aha. No i dobra. Czaj, zajęło mi któreś miasto? Tak, niestety tak. A nic na to nie poradzę. Czy to coś więcej jest? Grupa królewskich medup. Dajmy dupy.
Idź przez portal. Ja nie wiem, dokąd ten portal prowadzi w sumie. Czy one są blisko któregokolwiek z moich miast? Nie. Czyli mogę mieć na razie wywalone. Powiem więcej, mogę sobie zrobić pierwsze smaki. Wait a minute. Hold up. A, ty nie masz księgi. Fuck. Zastanawiam się, czy mogę zajść mem. Wiecie co? Ale to będzie LNG Fiesta. O mój Boże. Dobra, chyba nie mam szans tego przegrać. Jak patrzę na sferki. Ona ma jeden, no tak, tak, tak. To łatwe, darmowy zamek? XD? Dobra, mutar. To jest szybka walka. No i dobra. Pytanie, gdzie kto jeszcze został wtedy? Na powierzchni może być tutaj ktoś co najwyżej. Na pewno jest tutaj ten zamek. I tutaj chcę połazić trochę raportami. To też jest szybka walka. To też będzie szybka walka. Nie jestem pewien, czy ja tego zaraz nie kończę w takim razie. To będzie szybka walka, czy to nie będzie szybka walka? To jest szybka walka. Ach. Tylko problem jest jednej prostej natury. Nie znalazłem magicznego znaku. Jak gdzieś widziałem tego jasnowidza. Tutaj jest. I obawiam się, że będę musiał do niego podejść, żeby zobaczyć, czego on właściwie chce ode mnie. Ale do tego potrzebuję bohatera. Weź ulepszyć jednostki. I iść na górę. Zapytamy zaraz, czego oni ode mnie chcą. Tu jest zielony bohater, nie podoba mi się to. Jakby wiem, dokąd to zmierza, ale nie podoba mi się to. Actually. Dobra, to też jest szybka walka, tylko że w drugą stronę. Chcę zabić im bohatera. Machnę im w slowach. Halo? Nice. Bardzo ładnie. Stanę tutaj na razie. A ty... Wygasz tę walkę. Zielony przegrywa. I teraz chcę zobaczyć, co mnie tutaj czeka. Czego ty chcesz? Dużo zasobów. Do mojego kolejnego eksperymentu potrzebuję 13 siarki, 7 klejnotów, 13 kryształów. Jeżeli dostarczysz mi to, to sobie dam ci magiczny przedmiot, na który
Jak tylko się przyda tym za około rok w zamku Nowokrotel w jego okolicach, przynajmniej Fintesylosa dostaniesz nagrodę. Czego ty chciałeś? Dużo klejnotów. Jako, że nie jestem pewien, czy to nie jest tak, że Mutare musi mieć ten artefakt, to podejdę tam. I przekażę. Chcę się jeszcze upewnić, czy tutaj nie ma jakiegoś zamku przypadkiem. Bo mógłbym się w ten sposób bardzo łatwo udupić, a obecny stan Mutare wydaje mi się, że jest wystarczający, żeby skończyć tę misję. Więc zdaję sobie sprawę, że odrobinę ją przedłużam, ale upewniam się po prostu, czy niczego nie powinienem i chciałbym móc zrobić te poboczne cele. Nadal ani śladu Oswalda. Dowódca zwiadowców nie znalazł ani jego oddziałów, a teraz kłuje się ze strachu, gdy tylko na niego spojrzę. Głupiec, nie rozumie, że mimo wszystko jest dla niej zbyt przydatny, bym chciała go przykładnie ukarać. Zresztą myśleć, że jednak temu z młodych lordów udało się skrycie zabić Oswalda. To było zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Tutaj było po prostu jeszcze jedno miasto, ewidentnie. I chyba nic więcej skarbów. Nag. Eba, teraz to już możesz po prostu wziąć wszystko. Weź jednostki, weź artefakt i atakuj. To jest autowalka, Tiel. A to zdecydowanie jest autowalka, Tiel. Łatwo. Łatwo. Zbytnio nic o tej grze, mogę powiedzieć jedno. Powiem to samo co zazwyczaj, jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało pytajcie, bo chciałbym wierzyć, że na Kirosach znał się na tyle, że był w stanie jakoś sensownie o nich opowiadać, nie na tyle, że mówić jak się gra najefektywniej i tak dalej. Ale na tyle, żeby przechodzić kampanię, ewidentnie daje radę. Falka spadli noże sami, zniszcz wrogów, lecz pamiętaj o oceniu Mutare. I utrata oznacza natychmiast całą przeganą. Doświadczenie Mutare ograniczone jest do 18 poziomu, ale do następnego scenariusza weźmie ze sobą tarczę ze smoczych łusek. Ile jest medus? 4. Nie wiem, czy płaszcz ten nie jest bardziej przydatne. To chyba nie są midi. Wydaje mi się, że to już nie midi. Midi mi się zawsze kojarzy z czymś, co jest dużo gorzej jakościowe. Najpierw jednak muszę się pozbyć młodych pretendentów, którzy usłyszawszy o obaleniu władcy, zapragnęli zająć jego miejsce. A, czyli pewnie będziemy się bili znowu z pensowym zielonym, tak jak widziałem. Wielka z krwiosmoka da mi siły, których potrzebuję do walki z władcami Nikonu. By zdobyć wielkę będę musiała pokonać jej strażników lub Oswalda, albo też wszystkich. Muszę również zapobiec postępnemu atakowi Kamama lub Projeta. Poza tym nie znoszę oddawać tego, co mam. Utrata chociaż część moich ziem byłaby taka denerwująca. Moje obecne siły to aż nadto by utrzymać ten narząd dotychczas do Oswalda i Rodrika, szczególnie, że zostawiłem moim generałom wszystkie moje artefakty poza magicznym znakiem. Generał miał zmienić ostatnie ośrodki oporu na ziemiach Oswalda, a potem odbuduje zniszczone zamki i wystawi nowe garnizony. Generał Sengano otrzymał dowództwo nad wojskami na moich ojczystych terenach. Do zajdą się pogłoski ofiar z Morzej Kwimy i sąsiedzi przymierzył się z Nigonem w jej poszukiwaniu. Podczas gdy Mia i Sengana będą utrzymywać z dala od agresorów, ja wraz z małym odziemem zbiję obóz nieopodal wejście do głębokich grot, pozbawiając się jednocześnie Projeta i Kamama. W tym samym czasie moi zwiadowcy będą poszukiwać Oswalda. Gdy pokonam Projeta i Kamama, podążę za Oswaldem i zdobędę fiolkę. Nie podoba mi się to, że zacznę bez miasta, ale chyba to przeboleje. Droga do zamku Gloomcave. Chyba rozumiem implikacje. Widzę też dużo ważki. Duża ilość nawet ważek. Jeden z powodów, dla którego chciałem zacząć się z płaszczem, tak swoją drogą.
Bo strzałka jest całkiem silna. Nie wiem, czy sama nie ruszyć nawet. Ale zasuwają. Strata? A co to nie znam? Nie ma żadnego miasta. Jeśli w ciągu 7 dni nie zdobędziesz jakiego miasta, wypadniesz z gry. Czy jest jakaś platforma w kapicji z tego okresu? Just Jack Rabbit! To jest pierwsze, co mi się kojarzy. Jedynka czy dwójka? A tak, tak, masz 6 dni, jada, jada. Jest puste miasto, dzięki Bogu. Shakti, Shakti, Shakti. Duże ilości na astroglodytów. Dobra, czy jest tu coś do wzięcia za darmo? Tak, za darmo, darmo. Nie bardzo. Kopalnia rudy. Nie postawiłem gildii magów na razie, więc nie mogę sobie manu odnowić niestety. Czy jest tu coś łatwego do wzięcia? Tutaj mogę przejść, zobaczyć co jest. Jest tartak. Tartaku potrzebuję. Zatrzymałem magiczny znak niemal bezużyteczny artefakt, tylko dlatego, że jasno mi cokolwiek w zamku Sinkhole powiedział, że mogę go potrzebować. Lepiej, żebym miał rację. Jeżeli nie każe się przydatny, rozkażę powieść jasnowidza. Czemu oni są tacy negatywni? Nawet diabły potrafiły oszczędzić biednych ludzi. Okej, czy może z tej strony to obejść? Zrozumiałe? Tędy i tak musiałem przejść, więc to żadna różnica w sumie. Chyba, że nie muszę ruszać tak naprawdę. Chyba, że one są mi przyjazne, w co wątpię. To. Sześć rtęci. Coś czuję, że wpadnę zaraz na któregoś z moich oponentów swoją drogą. Ta mapa jest obrzydliwie duża i nie podoba mi się to. Tak samo jak nie podoba mi się to, że ich jest 12. Zapominam o tym zawsze, że ich jest aż tyle. Dwa? Wydaje mi się, że to kwestia, że to konkretnie żywiołaki ziemi. Że innych jednostek piątego tieru jest zauważalnie mniej. 4. Dało radę bez strat na szczęście. Moje zwiadowcy znaleźli w jaskini kolin zamykające się na Quarter, jednak nie ma tu śladów Pejeta ani Komama. Oh well. Cóż za szkoda, cóż za strata. Spoiler, nie jest to żadna strata, ani szkoda. Pałka plus 5 byłaby spoko, gdyby było... Ogólnie sporo z tych rzeczy byłoby całkiem spoko, gdyby było mnie na nie stać, a mnie na nie stać. Więc chcę się wrócić. Z powrotem. Na kuźnie mnie stać, kolumnę. W następnej turze będzie mnie stać na kuźnie. Wiedziałem. To się musiało tak skończyć. Chcę sobie manę odnowić, zanim zrobię cokolwiek innego. Tam ta bohaterka chyba chce na mnie iść, to ciekawe. Już nie chce na mnie iść. Dobra. Czy też miałem wykupienie wszystkiego? Tak. Ale jednocześnie chcę zaczekać jedną turę na manę. A nie, nieważne, to mi odnowiło manę. That's fine. This is fine. To jest szybka walka tier. Ja nic nie dostałem, ale nic nie szkodzi. Coż więcej mogę zawalczyć. Wreszcie odnaleźliśmy brazę Projeta. Jego wojska noszą żółte barwy i najwidoczniej opanowały zamek Dunkrock. Wydaje się, że jest to ich baza wypadowa. Dunkrock brzmi jak nazwa jakiejś kapeli. Mistycyzm, krasnoludy. Mech. Mech, mech. Nie stać mnie na to, to jest najgorsze.
To jest tak, że ja bym chciał, ale po prostu nie mogę sobie pozwolić na wydatek. Nie jest na kolejnego bohatera w tej chwili. Chciałem bohatera. Tym tutaj nic nie ma, więc dlaczego, jeżeli zrobię samego tego fajnego bohatera w mieście, to to powinno być ok. Dlatego na wszelki wypadek zrobię to tak. I dokupię medupę. Konkretnie to jedną medupę. Grupa roków. Temata? Raczej tak. Wróć się slowa. Zaczeka się wszystkim. Wiem, że ktoś może mi powiedzieć, że nie doceniam tych jednostek, ale nie wydaje mi się, że były aż tak silne. Moim większym problemem będzie chyba to, czy mam na tyle dużo mocy magii, żeby utrzymać się. Nie, nieważne. Nawet to nie jest moim problemem. Zastanawiałem się, czy będę miał tyle mocy magii, żeby utrzymać się z... Żeby utrzymać je na slowy. O, chciałem powiedzieć. Kilka dni temu niedaleko poszerzono ziemię barwy wojsk Lorda Komama. Było to pod zamku Fetid Cavern, który leży pewnie drogi na północny wschód od Ponurego Jeziora. Czyli od... Gloomcliff, I guess? No, Quarter. W pobliżu Gloomquarter miał być chyba też ten. Miał być chyba też... Ten jasnowic, tak miał nam przekazać item. Za nasz item. Już tak chciałem na dopiero jedna sesja. Spokojnie. Przypominam, że zaraz będzie jeszcze gorzej, bo przedstawiamy zegarki. Dobrze mówię, to teraz przedstawiamy zegarki. Nie, w październiku ja zwróciłem się do, że to już teraz. To moja kulpa. Ja się zarąbałem w akcji. Może nie powinienem podchodzić teraz tak blisko. A, well. No dobrze. Magii ognia raczej nie potrzebuję. Fajne jest to, że te wiele magii odnawiają mi manę przy okazji. Bo ja zamku jeszcze nie mam. Tak. To może być... Nie ukrywam, nieposiadanie zamku może stanowić pewien duży problem w budowaniu kapitolu. Widziałem tanie bohatera, mi się to nie podoba. Sklep to wolałbym nie odwiedzać, jak mam tyle jednostek, ile mam. A to po jednostek dalej wszystko, co masz. Niby 19 czy się jakby... No, nie jest aż tak źle, wcześniej no. Dziś dowódca zwiadu złożył raport, który donosi o dziwnym strażniku. Podobno ma on tylko... ma on przepuścić tylko tego, kto ma magiczny znak. Chyba jednak nie będę musiał powiedzieć tego nieszczęsnego jasnowida. Wow. To już za łaskawość. Jak to nowy klasyk, wasza wysokość jest zbyt łaskawa. Też może stąd iść. To mnie ucieknie, prawda? To mnie nie ucieka. Ale jest to pozytyw o tyle, że... Nie będzie mi zgarniał rzeczy. Wasza średniość. Istnieje w ogóle coś takiego? Ja bym nie zdziwił się, gdyby istniało, ale... You're the mid? Oh my... kopalnia rudy... Potrzebuję kasy! Jestem biednym człowiekiem, potrzebuję pieniędzy!
zabrać każdy możliwy zamek na mapie, bo potrzebuję pieniędzy. Kapitol! I tutaj karczmy. Pusty zamek! Ja. Masz inne wrażenie, że ktoś mi teraz znikąd, żeby nie powiedzieć, wręcz z nienacka zajmie kryć miasto. Jeśli tutaj tylko będą i dość rozumu i zjednoczyli swoje siły, ciężko będzie ich pokonać, ale nie wydaje mi się, żeby tak było. Zapewne każdy z nich ma nadzieję, że to ten drugi poważnie nadwyręży moje siły i wtedy sam skoczy do akcji. To daj mi dużą przewagę, najpierw pokonam jednego, a potem drugiego. Czyli to jest dokładnie to, co liczę, rozumiem. Bezbłędna logika, moja przyjaciółko. Może armii tu mają. What the Sigma? Jestem za stary. Midi. Może to kwestia tego, że przy jakichś sportowych rzeczach się dużo korzysta z tych gołtów i tak dalej. I nie jestem w stanie tego odbierać na tym samym tierze. Ale... Mówię, dla mnie to jednak nie jest ten sam poziom. Nie powiem, że spierdzielenia czy coś, ale... Hot take. Znaczy, dużo rzeczy ma swoje jakieś ładne odpowiedniki, które niekoniecznie... muszą być używane z angielskiego. Tu 2000, tu 1000. Tutaj mogę chcieć zacząć dobudowywać kolejne jednostki. Ktoś mi teraz zajmie jakieś miasto. Tylko jeszcze nie wiem, kto i gdzie. Tu na razie jest tylko to. Może uda mi się tą wschodnią część mapy ogarnąć, tak jak mi sugeruje... Tak jak sugerują mi dialogi. Fajnie by było, nie będę kłamał. Jakoś nie do końca w to wierzę. Ja będę to robił. Najmocniej przepraszam, jeżeli ktoś czuje się tym urażony, ale będę to robił. Nie przyjąłem prac magisterskich. On... chce mnie atakować? Może ma kompletny brak armii? I don't know. Bo to jeden co im przychodzi do głowy, dlaczego miałby to robić? Gdzieś widziałem drugiego bohatera. Tutaj. Jest to już silniejszy bohater z tego co widzę, co? Po zaskoczeniu nikogo zapewne. Bardzo mi się nie podoba. Zwłaszcza, że pewnie będzie chcieć mojej dupy. Ja bardzo chcę mojej dupy, bardzo chcę mojej dupy. Powiem więcej, nie jestem pewien, czy ja to wygrywam mimo wszystko. A zobaczymy. Interpunkcja czasami jest ważniejsza. Zależy od zdania, na które akurat się trafia, I guess. Ona to wygra. Raczej. Jak tak patrzę. Chociaż. Nie ma many. Zobaczymy. Jeżeli mnie zwa jakoś bardzo szybko tego murów, to może jakoś da radę.
Powinien był w stanie to. Powinienem być w stanie to wygrać. O tak powiem. Nie ma jeszcze czegoś kampanii Dakona. Ja trochę też i zastanawiałem się, czy jej dzisiaj nie machnąć, ale stwierdziłem, że jak już jadę według jakiejś określonej kolejności, to będę jechał według tej samej kolejności. Dobra, to jest wygrana. Przy okazji dzięki temu mogę zobaczyć, czy oni mają więcej zamków. Jeżeli mają więcej... O Boże, będą tam się skończyły strzały. Ups. Jeżeli ma więcej zamków, to ucieknie. Jeżeli nie ma więcej zamków, to będzie się bić do ostatniej kapitki. Okej, okay, ewidentnie nie miała. Kazie, ona przegrywa. Nice. Jak ktoś pisze, jakoś mi składają się z tych 200 słów, a bez żadnych kopek przycinków, to mów mi w AS na uczucie, uwierz mi. Nie ma nic gorszego niż kompletnie sformatowany tekst. Dostajesz jakiś kompletny lorem ipsum na 15 stron, bez żadnych przecinków, dużych, małych liter. O! Jedyne co mogę w taki sposób powiedzieć, to mojego stania. Musiałem dziś zajść wiadowcem, mówił coś o dwukrotnie silniejszym wrogu. Schowałem jego narzekania, podeszłam od tyłu i chciałem mu głowę jednym płynnym ruchem. Potem powiedziałem, że dwukrotna przewaga znaczy dwa razy więcej łupów. To po prostu morale. Bezbłędna logika, chciałbym, żeby tak działało. Po cztery mocy, nie stać mi to na nic, więc na razie trzymam. Czy gdzieś mogę ratusz? Tu mogę ratusz. No dobra. Jestem w stanie częściowego udupienia. Możecie zapytać, co oznacza stan częściowego udupienia zapewne? Odpowiedź jest bardzo prosta. Nie jestem pewien, gdzie są jaskowej przeciwnicy w tej chwili. I czy oni mi się mogą po prostu od tak losowo pojawić znikąd i mnie udupić? Czy też nie? A jednocześnie czuję, że mam problem z ilością jednostek na odpowiednich tierach. Białego klucznika nie mam. Boję się? Nauka. O mój święty Boże, abortuj mnie to. Dlatego nie lubię tchatek czarownicy, bo teoretycznie, żeby najlepiej z nich korzystać, to musiałbym specjalnie... Okej. Okay. Musiałbym specjalnie... Nice. Przychodzić tutaj innym bohaterem i sprawdzać, czy akurat pada coś dobrego, czy nie. A nie będę ukrywał, że nie do końca jest to coś, co chciałbym robić. Wszędzie już mam ratusz wybrać i wszędzie mam plus minus te same jednostki. Chciałbym przynajmniej w jednym mieście... Labirynt. A brakuje mi tego klejnotów. Dlaczego kamerz? Ci to będą się nie chcą. Czemu uciekać? To dość smutne. Jedna rzecz mnie zawsze zastanawia, bo jednostki takie jak obserwatorzy mają ograniczoną liczbę strzałów. Jak to działa właśnie w wypadku obserwatorów, czyli jednostek, które strzelają po prostu promieniami z oczu? Kiedy im się kończy amunicja jako taka? To jest dla mnie coś tak nie do końca zrozumiałego. Ja nie mam kopalni klejnotów ewidentnie. No dobra, czas na naprawić. Mam nadzieję, że mnie nie zaatakuje jakoś znikąd. Widziałem gdzieś bohatera. Nie podałem się tam. Ale to słaba. Powinienem był...
rzucić strzałkę chyba, albo slowa. No well, przynajmniej od razu wpadłem. O Boże, buty speeda. Dzięki Bogu za buty speeda. Będę mógł szybciej biegać po mapie. Weź tu zajdź, weź wykup jednostki. Chyba mogę się stąd ruszyć. Na przykład tu. Trochę hajsu. Tu jest bohater, okej. Okay. Nie jest jakąś dużą armią, ale coś tam idzie. Więc warto mieć to na uwadze. W tym skarbcu już byłem, tu już byłem, tu już byłem. Może niech Mutara ogarnia północną część mapy wtedy. A ten... A Jäger będzie w tej środkowo-południowej. Siedlisko medu. Finanse, finanse. Jako drugi bohater na pewno chce mieć finanse. Harpia? Tutaj mam parę. Tu czarci krąg. Tu czarci krąg. Trochę do ciebie się kają, więcej kasy. Chciałem przynajmniej jeden zamek, który ma polepszane jednostki jako tako. W ogóle już czuję, że to będzie bardzo bolesne generalnie. Jeżeli chodzi o zasoby. W sensie granie lochem ogólnie. Mam wrażenie, że zużywa strasznie dużo zasobów. Wiecie co? Kupię sobie tę tunikę. I to też. Nie kupiłem tego, prawda? Nie. Mutare stała się moją bardzo magiczną postacią ewidentnie. Pomimo, że ma ten fizyczny bardziej archetyp. Tak zwana kopalnia drewna, moja ulubiona. Więcej drewna nie mam z tego co widzę. Na nagi na pewno nie idę. Na medupę mogę chcieć iść. Ach. Czuję się, jakby mi paskudnie ze sobą brakowało i mi się to nie podoba. Gdzieś bohater był. Tu jest bohater. Wróć może tam, co? Nie wiem, ile to zajmie, ale wróć. Jak już tu jestem, to wezmę na dupę. Ulepsz labirynt. To chyba na razie tyle. O, próbuje się do mnie zrobić coś ciekawe. I bardzo mi się to nie podoba. Więcej coglodytów dla mnie. Ulepszę ich sobie, jak już mam ich aż tyle w armii. On próbuje się do mnie dobić, co ciekawe. Ale na wszelki wypadek wykupię bohatera. Zawsze to jakaś tam drobna premia do statystyk jest, weź czego. Prawie, że darmowe. W końcu zlokalizowaliśmy część sił Orwalda w głębokich grotach. Po samej przesłuchaniu ustaliłem, że nie znam dokładnego położenia fiolki. Nadal nie mogę dopuścić, żeby mi się nie wiem. Nie mogę dopuścić, żeby mi się nie wymknął. No, excuse me. Muszę dokończyć się swojej sprawy tutaj, ruszać drogę. Domyślam się, że tam miało być, że nie mogę dopuścić, by mi się wymknął, ale zostało to bardzo ciekawie napisane. Jest bardzo dużo tych siedlisk, mam wrażenie. Ulepszaj sobie wszystko.
Ty możesz już chyba bić się z tym Dimerem. Chciałbym przynajmniej wiedzieć, że tak jest. Gdzieś jeszcze jakieś jednostki? Drugiego zamku nie dobuduję, niestety. A w następnej turze powinien być w stanie. Gdzieś widziałem drugie bohatera, by the way. Tutaj jest. Jest dość słaby, więc whatever. Gdzie ty jesteś? Ty jesteś tu. Czy ty jesteś silny? Nie aż tak. Mam bardzo dużo mocy magii z jakiegoś powodu. Czy dosłownie każdy punkt statystyk, jaki mogłem, poza jednym, poszedł mi w magię, czy mi się wydaje? Au. Naprawdę? Jak dużo nieszczęścia można mieć? Nie bić, to nie ty masz nieszczęście, tylko oni mają szczęście, to zresztą było widać. Ech. Slała się nie opłaca raczej. Lepiej. Szczałka? No kurczę, to co ty tu właściwie robiłeś, jak teraz chcesz uciekać, przyjacielu? Na co ty tu byłeś? Po co ci to było? Oglądy ci uciekają, parę harpi padnie. Mam wrażenie, że chodzenie w ten sposób mutary się skończy bardzo źle dla mnie, prędzej czy później. I mam nadzieję, że będzie to później niż prędzej. To nie była żadna jednostka tutaj, right? Right? Czego nie mam na kolumnę? Nie mam siarki, ewidentnie. Czemu ja nie mam siarki? Proszę mi się wytłumaczyć z braku siarki. Ale natychmiast. Coś dobrego dostałem chociaż. Chyba nie. Wydaje mi się, że nie. A bo to ten kolega miał uciekać. On tu był. Chciałbym tylko zwrócić uwagę, jakie dużo jeszcze jednostek mam niewyrekrutowanych. I kompletnie nie mam pojęcia, za co miałbym je wyrekrutować. W sensie z zasobów. Te będę ci uciekają. To jest szybka walka, tier. Wy czegoś strzelacie w ogóle? Nie. No well. Też nie. Dobra. Weźcie po jednostki. Bo zaraz będę miał na kolejne. Kolejny labirynt. Ta smocza utopia jest tak kusząca. Jednocześnie zdaję sobie sprawę, że jak tu wejdę, to przegram. Zapytacie pewnie, dlaczego to zrobiłem, żeby wam pokazać, jak bardzo przegram. Actually. Cofam to, co powiedziałem. O Boże, logistyka. I co gorsza, wiecie, co wam powiem? To absolutnie nie było tego warte! Ah, well. Jeżeli wolicie, żeby ktoś tak to ujął, to powiem tak. O, lipka, cześć kapitanie, witam, witam.
Wiecie co, zrobię jeden mały prosty cyk, tak zwany. I ty możesz ruszać na podbój tej części. Porobiłem, to prawda, ale tak jak mówię, obawiam się, że mogło to nie być tego warte. Szybka walka. Czy tutaj już nie zostało? Chciałem zapytać, czy tu już nic nie zostało na ziemi, ale... Czy wszystko jest ponad poziomem ziemi? Ale trochę o zamku. Że się tak wyrażę, będzie to z pewnością jedna z zabawniejszych rzeczy, które dzisiaj robiłem. Jeżeli odstrzelę im wszystkie strzelajki, to czy będą wychodzić z zamku? Oni i tak będą wychodzić z zamku, bo są idiotami. Na szczęście zabijają mi tylko tych darmowych coglodytów, których dostałem dopiero co, więc nie ma aż takiej wielkiej szkody. Czuję się paskudnie. Lep. Mistrzowskie finanse. Jakieś fajne artefakty? Wiesz co? Teraz się będę. Również ja. O, czemu nie mam pieniędzy? Wiem. Zdaję sobie z tego sprawę. Gildia magów na drugim. Whatever. Zastanawia mnie najbardziej w tym wszystkim, ile oni jeszcze właściwie rzeczy mają na powierzchni ziemi. Znaczy, wiadomo, jak tutaj jest traktowane na powierzchni ziemi, ale do zmienia odchodzi. Panie siarki. Kolejny zamek. Może zdążę w tej turze? Nice. Straty w lody tak niestety będą i zdaję sobie z tego sprawę. Ale ich straty równają się całemu zamkowi, więc to było tego warte. Czyli w tej chwili chyba jedyne co im zostało to zamki na powierzchni, tak bym pomyślał przynajmniej. Ktoś gdzieś był. Tu jest Damakon. Czemu ja nie mam miejsca? To... bo meduzy nie są ulepszone. I złe oczy nie są ulepszone. Wciąż nie mam miejsca, bo meduzy nie są ulepszone. Zrozumiałe. Czy ten zamek jest jakiś bardzo pełny jednostek? Trochę ich jest. Więc aż szkoda by było je od tak po prostu stracić. Domyślam się, że to będzie jeden z ich silniejszych bohaterów, więc raczej nie spodziewałem się, że to wygra. O, biorę klucznik, nice. A jeszcze dalej to pobiegnie w takim razie. To nie jest do wygrania. Więc walnę sobie szybko walkę. Motare pójdzie do zamku od razu. Ty pójdziesz tu, ty pójdziesz po tego okrusznika. Tylko teraz...
Gdzie ja ich widziałem? To jest pytanie. Gdzie jest smocza utopia? To jest smocza utopia. Bo nie jestem pewien, kiedy oni zamki mogą ich potencjalnie zająć teraz. Chyba więc jest jeden bohater. Chciałem powiedzieć, że to chyba więcej nic nie ma, ale ewidentnie bym się przejechał na tym. Dobra. Co teraz, co teraz? To ich nie widzę, to ich nie widzę. Wezmę sobie spowolnie na jedną turę szybkość wrogów, żeby zobaczyć, gdzie oni chodzą. A tu jest jeden z bohaterów. To interesujące. Ja bałem się, że jeżeli tam pójdę, to umrę, więc weź się cofnij. Tu jest jeden, okej. Okay. Dotarło dziś do mnie sprawozdanie od generała Miacha. Krążą plotki mojej nieobecności, jak również o walkę zczonych przeze mnie. Odwalę innych do smoczej krwi. Nikt jednak nie wie, gdzie jesteśmy. Miach odparł kilka ataków skierowanych na nasze ziemię. Mówi, że na jej scenie szukają zdobyczy, tylko informacji. Hello? Szybka walka, tier. Jeden bohater jest to, jeden bohater jest to. Przestań myślałem, że nie będę mógł tej szybkiej, znaczy tej walki dokończyć tak jakby. Dekwitacji. Dokąd teraz, dokąd teraz? Senka, czy ty dasz radę skoczyć tam? Mam nadzieję. Czy ja go dogonię? Powinienem. Na wszelki wypadek wyrekrutuję tu cały garnizon. Na szczęście mnie stać na to. A ty, Senka, biegnij tu. Nie podoba mi się to, co się właśnie stało. W sensie, że on zgarnął sobie tego białego klucznika. Musiał pobiec to. To nie jest szybka walka, tier. Bo on za mało jednostek ze swojej strony. Ale głównie dlatego. Dodatkowo ich bohater nie jest jakiś bardzo słaby. Ale wydaje mi się, że wciąż to jest do wygrania. Nie mówię, że to jest płaca wygrana, ale że to jest do wygrania. 160, 240, czyli 10. Nie. Możesz tu stanąć. Mamy za dużo jednostek strzelających przede wszystkim, mam wrażenie. I Harpy Wiedźm. Come on. To jest tak unlucky. Dużej chcecie? Sporo. Nie aż tak dużo, ale sporo. Strzałka 10, ile to zadaje? 130, trochę mało. Plus do obrony zawsze w cenie. Wiecie, brońcie, wystrzelajcie, wystrzelajcie. O, hejst, ciekawe. A mam z tym modele. Ja jeszcze dzisiaj nie dostałem modeli chyba. A jeżeli dostałem, to może teraz. Stracę bardzo dużo trakbezytów. Teraz będzie standardowe pytanie, czy ja to na pewno wygrywam. Nie no, wygrywać wygrywam. Po prostu ze sporymi statami. Jedyne co, to będę musiał się martwić, czy oni na pewno mnie tu zaraz nie podejdą jakoś dziwnie.
Czy on nie ucieknie? Jest szansa. A, nie ucieka. Logistyka, nice. Bardzo się cieszę z logistyki wyższego poziomu. Chciałbym sakiewkę tu, chciałbym klejnot. To jest plus jeden szczęście i morale. Okej, rozumiem. Ten hełm daje więcej. Dobra. That's fine. Mnóstwo magów. Nie jest tego warte chyba. Będę już gorgony, ale z gorgonami też nie jestem pewien, czy ja się chcę bić jak tako. Wrócę się po armię. Bo trochę mi jej ostatnio ubyło. Cześć przyjacielu. A! To odrobinę niefartowne. Biorąc pod uwagę, że nie dostaliśmy artefaktu. Ale chyba to przewoleję. AB 10. To jest 10, a nie 9. Chyba 10. Odnaleźć kwiolkę z krwią smoka, zanim zabit Oswald, albo przegrasz. Także dla temu teraz oznacza przegrano. Ona sama i dwaj nasi scenariusze przejdą do następnego scenariusza bez ograniczeń poziomu. Bez ograniczeń. Czerwony smok na start. Mieszek złota, labirynt. Daj się i smoka. Odnalazłam Rwalda. Chociaż jest już blisko celu. Jego ociężałość umysłowa i nieudolność dają mi szansę na zwycięstwo w tym wyścigu. Jednak poza Orwaldem jest jeszcze do rozwiązania problem samej fiolki. Jeśli dotrę do niej pierwsza, na pewno spotkam strażników. Smoczych strażników. To wygląda trochę jakby jeden z smoków palił fajkę. Zawsze myślałem, że pewnego dnia będę szanowana i poważana. Zdobycie ziem Rerika stanowi tylko pierwszy krok, ale nigdy nie sądziłem, że dokonam tego w tak młodym wieku. Fiolka zmieni wszystkie moje spekulacje. Każdy, kto zmieni się w smoka, bez problemu zdoła przebić się do najwyższych cel Nigonu. Gromia obejmie dowództwo moich nowo zdobytych ziem nieopodal głęboki grot. Pani sobie play z każdym lordem, który chciałby odbić moje nowe nabytki. Będzie najeżdżał ich ziemię, zabijał wrogi, zwodził ich i oszukiwał. W międzyczasie ja wraz z moim oddziałem wcisnę się do głębokiej groty i poszukam tam śladów Orwalda. Powinniśmy dostać się tam niezauważenie. Czy to Dragon Quest? Haha. Bo wiecie, smoki, dragon, haha. Najzabawniejsze, co dzisiaj powiedziałem. Proszę się mną nie przejmować. Pukleż byłby całkiem w porządku. Nice. Wiecie, co jeszcze byłoby w porządku? Nieco więcej wizji. Hek, hek, albo woj. Specjalność nawigacji to bardzo ciekawa rzecz w Heroesach. Absolutnie nigdy nie korzystałem z nawigacji. Dziś powiedziano mi, że Orwald trzyma swej pieczy zamek na zachodzie i pojawiają na jego blankach niebieskie sztandary. Z wiadomości mówię, że do zamku wiodą cztery drogi. Każda jest ciężarna przez silne potwory, jednocześnie nadal nikt nie zauważył mojej obecności. Ha! A propos niebieskich rzeczy. Pszczołka! Zapomniałem już, jak dużo rzeczy mi dawały artefakty przedniej misji. Teraz jak patrzę na to, że mam 30 many, tylko to mnie aż mnie to nieco zabolało. To są golemy, to nie. Zobaczysz, tam coś nie zostało. Gildii magów? Tak. Wiatrak. Połączników? Powinna być okej do pobicia. To są upiory. Upiory wolę nie tkać. Targo wicho. Łucznicy się boją, bardzo dobrze. Kasna, o Boże. Mogłem pełnić błąd.
Zastanawiam się, bardzo mogę pełnić błąd. Ale się przekonamy. Tak, właśnie. Zastanawiałem się, czy smoki są odporne na buffy, czy nie, ale niestety tak. Wydaje mi się, że gdybym miał buffy wyższego tieru, to nie byłyby odporne. Ale mam buffy niskiego tieru, więc nie są odporne. Wiem, że to brzmi głupio, ale to tak działa w filozach. Niestety, bądź też stety. To jest też 45, a 6 nie, na pewno je zabijam. Nice. Jezu, ja sobie bez Cadwayna? A nie, 6 toglodytów. W tym efektu 6 toglodytów to bardzo mało jak na to, ile zabijam. Coś ciekawego? A, hej. Zapomniałem, że... tutaj. Zapomniałem na śmierć, że z tego się... Że tam trzeba walczyć, o, w ten sposób. A, wal, jestem 2,5 w plecy. To oddziały od Rwalda to zapewne tylko przynęta albo zwiat. Bez problemu się ich pozbędę, wtedy też wejdę do głęboki grot. Muszę pierwsze zdobyć fiolkę, ale Rwald nie podejść się tak łatwo, jestem tego pewna. Nie ma nic napisane, że ten... że jest limit czasowy, right? Nie, jeden powód, takiego możemy przegrać, to utratą utarę. Grupa... ogólnie mam wrażenie, że ten, że... to przejście na górze ma najłatwiejsze jednostki do pobicia. Bo tylko że wielki lodu. O ile to jest oczywiście przejście dalej? To nie jest oczywiste. Wróćcie do miasta, będę potrzebował zaraz. Będę potrzebował many przede wszystkim. I tak będę się odeczkać do przyszłego tygodnia, więc na razie to będę tak. Coś tu jest i wtedy. Zdecydowanie tam jest najłatwiej, czy jest. Weźmy sobie kaplicę. Jak wezmę kaplicę, to mogę ruszać na początku przyszłego tygodnia. Tak. I Wilmagi. Zbierasz wszystko. Przekazujesz harpie. Odbierasz troglodytów. No i dobra. Wydaje mi się, że spróbuję przejść tam, gdzie żywiołaki są. To wydaje mi się najjasniejsza opcja. Zwłaszcza, że one się nie boją, ewidentnie. Jestem idiotą, by the way. Zdałem sobie właśnie sprawę. Nie wziąłem wojsk zamku. Ah, well. Grupa Pegasów, mnóstwo elfów. Nie, nie, nie. Muszę się wejść po tej jednostki. Kategorycznie muszę się wejść po jednostki. Że to, że jestem idiotą, to jest to coś, co mówię dość często akurat. Mam wrażenie. Czy coś innego. Widziałem tam i bohatera. Nie podoba mi się to. Elfy się nie boją. Parę złych oczu mogę przygarnąć. Ważki chcą do mnie dołączyć, that's nice. Ty weź tu podbiegnij i zaczekaj już. Ja też zaczekam na kapitol. One chcą się ten ubić. To niespodziewane. Odejdź, strzel. Ja, nawet po hejście nie są wystarczająco szybkie. O, lipka. Szybka walka tier.
Co to jest mi w ogóle bardziej przydatne, czy nie? Dlaczego taka jest? Wytłumacz mi proszę, dlaczego taka jest? Jest tu bohater, który jest relatywnie słaby na pierwszy rzut oka. Zaraz mogę się dość mocno przejechać na określeniu relatywnie słaby, ale zobaczymy. Maslo. A, kurde. Chyba pod tym kątem strzeliłem. Bo wiem, że jeżeli bym strzelił pod odpowiednim kątem, to mógłbym trafić też troglodytów, co mi ewidentnie nie wyszło, jak widać na załączonym. Ulala. Wait. Boję się trochę mojej smoki, żeby przypadkiem nie umarł od troglodytów, powiem szczerze. To jestem w stanie uwierzyć, żeby się też zdarzyło, tak przytrafiło. Zamek? Nice! Udało mi się tego zająć w tytule. Bardzo nice. Specjalnie staram się chodzić po drodze, tak żeby jak najwięcej przejść w tej jednej turze. A daj mi to też przy okazji tą armię, która była do kupienia w tym zamku. Więc to jest duży plus. Zobaczyć, bo miałem wrażenie, jakby tutaj bohater chodził. Chyba, że to był ten. To chyba był ten jeden, który tutaj biegał. Zwłaszcza, że tutaj nie widzę kolejnego. Tutaj nie jesteś na nic. Dalej za zamkiem wroga. Ga na zachodzie i strażnikiem granicznym płynie podziemna rzeka. Wygląda, że jest to na jedynym wejściem tych podziemi. Moje wiedzowcy są przekonani, że jakieś 6 do 8 miesięcy temu przychodziły tamtędy armie od Walda. Dawno, całkiem. 6 do 8 miesięcy. Aha, labirynt. Tutaj, stadela. Tutaj mam w dużej mierze wszystko chyba. A nie, tu jest. Co jest? Tam jest kopalnia złota. To nieważne, idę tam. Nie zauważyłem, że tam kopalnia jest. To co zobaczyłem na minimapie, że tam jest jakiś taki szarawy prostokącik. Miałem taki wait a minute. Co? Wait. Ptaków chyba się nie muszę wdać, mam nadzieję. Na bezpieczeństwa pewnie mógłbym zaczekać aż podejdą bliżej i jeszcze postrzeliwać trochę. Ale widać, tak dał radę. Jeszcze raz kolorystyka, bardzo nice. Smoki to przeżyją, więc this is fine. Ten jeden smok daje mi na początku na tyle dużo, że chciałbym go zachować na tyle, na ile się da. Dobra, ty to wróć, a ty przejdź tu. Tu jest niebieski klucznik, więc przynajmniej w teorii mógłbym się odgodzić na tyle, na ile bym chciał i czekać aż będę gotowy, jeżeli dobrze widzę, bo nie ma tu żadnych teleportów, ani nic takiego. W jakimś tam stopniu jest to fajne. Na pewno.
Pytanie, czy na pewno chcę z tego korzystać. A nic to mi bardziej nie przychodzi. Zaczekaj do następnego tygodnia na... Zobacz sobie te kodytów przy okazji. Zobaczymy do lepszenia. O nie, nic nie ma do lepszenia, bo ja przecież mam smoka. Ej, zapomniałem. Impy są do pobicia w jedną turę. Może mi się przydać. A tak poza tym to chyba nie ma nic do ogarnięcia. Nie, wydaje mi się, że spróbuję pójść dalej. Że nie, co tutaj tak czekać. Bo nawet te fakty wydaje mi się, że pozgadniałem te, które były. Wezmę machtę tu za meczek. Moi zwiadowcy znaleźli więzienie na rzeku, jest w nim zamknięty czarnoksiężnik Alam, ale jest gotów sobie dołączyć do tego, kto zareagował uwolnić. Sam w basy oddał również bezdenną sakiewkę złota. Biorąc pod uwagę, jak dobrze sobie radzę z pieniędzmi, to pewnie by mi się przydała. Ulepszone medupy. Wykup wszystko? Nie chce mi oczywiście. Ale this is fine. Ty pójdziesz na motarę, a ty przejechalisz. Niech stracę. Porozmawiajmy. Pozwa do ataku. Zawsze w cenie. Jazdo naga. Dużo ich. I nagi mogą... No okej, chyba nie zabiją mi smoka. Chciałem powiedzieć, że nagi mogą mi już zabić smoka, ale chyba to też mnie grozi. Jak patrzę na to, ile zadają. Przy okazji nagi nie pozwalają kontratakować. Też warto mieć to na uwadze. Ja jestem tutaj bez sadwej, tak jak nas patrzę. Myślałem, że będzie dużo gorzej. 8 tysięcy. No bogato. I ulepszyj kolumnę. Tutaj labirynt. W tym drugim zamku powinienem być w stanie smoki rekrutować, bo mam gildię magów na trzecim. Przebiegnij dalej, proszę. Pobij nomadów, proszę. Nieważne, nie pobij. 20 nomadów to jest jednostka którego tieru plus minus trzeciego. Kurde. Szkoda trochę. Bo gdybym wiedział, to bym pewnie spróbował synku ich zgadnąć, żeby byli, well, praktycznie za darmo. Jako oddziały. Czyli tutaj będą się chyba statkiem pływać. Nie podoba mi się to. Z drugiej strony mam tu smoki. Dobra, mutare, przyjaciółko. Rzućmy z tą skinę i przeczekajmy. Lep. Lep. Nice, będę mógł mieć dodatkowe... Będę mógł mieć dodatkowe smoki i nie będzie się im mówić, że jest inaczej. Mam nadzieję, że wyraziłem się dostatecznie jasno. Nie możesz zbudować jeszcze jednego, bo nie planowałem. Wiesz co, stań tu. Tu więcej nie dobuduję, tu więcej nie dobuduję. Populacja co kodytów się... Czy ja naprawdę nie miałem w swoim rejonie ani jednej kopalni siarki? Czy to jest to, co chcecie mi powiedzieć? Bo na to by wychodziło. Lep.
No bo tak, tak jak widzę, to tutaj więcej nic nie ma, więc mogę się co najwyżej cofnąć. Pobuduję sobie magazyn zasobów w takim razie, żeby mieć potencjalnie siarę. W resztkach nic nie było. Żeby jak nic nie było. Zaszyjnik przyspieszenia, zawsze w cenie. 20 czerwonych smoków spamuje słyszenie. W pewnym momencie człowiek się zastanawia, czy bardziej są opłacalne czerwone czy czarne, co? Rozmawianie idą z zarządcą zamku. Gdy dam mu parę złotych monet i płaskotałem swoim sztyletem po żebrach, usłyszałem następującą historię. W okolicy ta część jest przypadkiem jakiś nowy smoku. I na złego, magiczny mini, czarodziejski jeszcze nie bajkowy, nawet wyraźnie mają duszę, leptakauna i siły normalnego smoka. Byłam zafascynowana, kocham moje czerwone i czarne smoki. Również zielone i złote podają się mnie rozkazom. Tylko, że mieszkają w krainach światła. Ciekawe, czy moje zdolności będą oddziaływać również na te nowe smoki. Oh, baby! Kocham czarodziejskie smoki. Powiedział o nich kurwa nigdy. Trochę hajsu. W szczątkach trochę drewna. Co tam się kurwa dzieje? Czy da się z portalu wybierać, z jakiego budynku są rekrutowane jednostki? Czy niekoniecznie? Bo mam wrażenie, że się nie da, ale jednocześnie pewien nie jestem. Jest tu Jäger. Eren Jäger, ewidentnie. I chyba chcę z nim porozmawiać o Bogu. Zwłaszcza, że jest obok kopalnia złota. Ja z nim zdecydowanie chcę porozmawiać. I to bardzo szybko chcę z nim porozmawiać, biorąc pod uwagę, jakie on ma statystyki. Chcę z nim porozmawiać tak szybko, że aż posadzę szeregami. Co? S67, 240, 180. Chyba to się bardziej opłaca. Czyli chuje zrobię? Czyli oberwę przynajmniej jest? Ah, well. Fuck to be me, co? No bo nie, oberwę, on po prostu ucieknie. Wyparzy wyraków magii, które się mnie boją. Nice. Czyli ten bohater po prostu tutaj stał, I guess? Dobrze. Dziękuję za hagi, wam również tak zwane wirtualne przytulasy. Wiesz co, idź już po tego smoka może. Kulik. Łabit. Piękna rzeka. Jest na dobrej drodze, żeby zaraz wiedzieć zdecydowanie dużo zasobów na smoki. Tak zwany... Błagam, powiedzcie, że żartujecie. Z pewnością musi to być tylko kiepski żart. Wygląda na to, że te okolice cierpią na niedostatek pewnych surowców. Nie udało mi się zlokalizować żadnych kopalni kryształów czy klejnotów. Nie widać też dwusiarki. Przynajmniej jest magazyn zasobów w zamku. Nie widzę tych dziewców, handlarzy. Z chęcią bym ich wszystkich zabijał, tylko kto by ze mną handlował? No właśnie, kto by wtedy handlował, przyjaciółko? Nie no, kurwa, oni sobie ze mnie żartują teraz. Oni sobie ze mnie nie żartują. Ja muszę zasuwać widami, żeby się poruszać po tej mapie. Dlaczego? Dlaczego ta gra taka jest? Moje stampem? Ile to wymaga? 15, 15, 20. Dobra, na razie jeszcze nie ma końca tygodnia, więc nie ma aż tak pilnej potrzeby. Tu jest stocznia niebieskiego. Chyba to wyląduje, to i tak mi się tu zakończy. A któż to? Alamar.
Czy to nie jest tak, że to jest ten, który siedział sobie w tym? W więzieniu? Czy ja naprawdę go po prostu ratowali? Ewidentnie. Ha, jeszcze mogę zaczekać. Krypta. A w krypcie pusto. Manticore. Parę z tych, które mi przypadły. Następnej dużo będę miał 20 siatki, jak handluję jeden czegoś. And this is fine. Wiecie co, mam pomysł. Mam okropny, ale pomysł. Pójdę drugim bohaterem, żeby też zwiedzał. To się nigdy, przenigdy źle nie skończyło. Dobra, dawać niesmoki. Będę miał przyrost 3-tygodniowy, jeżeli dobrze pamiętam. To jest bardzo dużą rzeczą. Czy on naprawdę chce do mnie płynąć? Czy mi się wydaje? Jakiś fajny artefakt. Szkoda, że takie drogie, ale... Idzie to przeboleć raczej. Tutaj nic nie ma, zgodnie z oczekiwaniami zresztą. Zastanawiam się, jak bardzo pożałuję tego, że idę mu tarę z dość ograniczonymi zasobami. Czy ja mam coś, co chcę ulepszyć? Smoki. Smoki chcę zawsze ulepszyć, zwłaszcza na postać takie jak Mutara. Ach. Ulepsz wszystko. Nice. Parę czarnych smoków brzmi już całkiem solidnie. Ja mocno przepraszam, czarny panek chce do mnie tam dopłynąć? Czy on tylko sobie takie żarty robi w tej chwili? Czego nie ma lepszego? Minotaurów. Ano, lepszej minotaurów nie jest, to czas szybko naprawić. O kurwa. O Boże, o kurwa. To będzie to mniejsze niż myślałem, albo i nie. On? Po prostu przypłynął i odpłynął. Okej. Okay. Na miotarę nie ma miejsca, bo mam je ulepszone. Chcę dodatkowego smoka. Te korytarze są straszliwie poplątane. Grupa zwiadowców donosi się armia Horvalda. Jego główny obóz znajduje się za wrotami do podziemi. Fiolka smoka musi znajdować się po jej drugiej stronie. To jest zielony krusznik, przez którego nie przejdę na razie. Ale mogę płynąć za tym kolego. Czy oni mają czerwonego krusznika, czy on po prostu stwierdził, że tam wyląduje? On ma czerwonego krusznika i stwierdził, że po co tam wyląduje. Pokonać wielki magii, które nie wiadomo gdzie są, do końca. Będę musiał zerknąć. Ale dobra, jak tak, to ja chyba też mogę tam wylądować, I guess. Bo on jest teraz tu, gdzie ja byłem, z tego co widzę. Ja sam mogę pobić tym bohaterem. Hello, panie Lamarze? I na co ci była ta bezdenna sakiewka, przyjacielu? O, tu mamy miasto, nice. Pozwolę sobie tak przejść.
Oddam buty tu. I w sumie to chyba też przekażę trochę jednostek. Tych, które mogę przekazać przynajmniej. O, w ten sposób. A ty pójdziesz się bić o miasto. Jest to dość silne miasto, nie będę kłamał. Aczkolwiek wydaje mi się, że jestem wystarczająco silny, żeby je zdobyć. Trzeba by na pewno. A się przekonamy. Paskudnie mi wychodzi atakowanie ich pod kątami. Tak założyłem. Jeszcze nie udało mi się chyba ani razu zrobić tak, żeby zapić dwie jednostki smokami. A propos smoków, muszę na nie uważać trochę. A, cholera. Dobrze i wyjść. Smok ma 120 HP tylko. Może tak? Nice. W końcu się udało. Weź HP pobij. Nice. Ten smok dożyje. Jest szansa, że przeżyje. Ja mam HP. 53. Ach. O! Wszystkie czarne smoki przeżyją ewidentnie. Czuję się zaskoczony. No dobra. Teraz pytanie, czy idą z te strony coś znajdę? Nie. Okej. Okay. Zielonego klucznika nie miałem, miałem tylko niebieskiego. Czy jedyne co mogę sensownego zrobić, to pójść tutaj tak naprawdę? I co gorsza... Nie, tu jest stocznia. Jak jest stocznia, to damy radę. Chyba jest gadni przykład budynek, co? Do rekrutacji... Mógłbym teoretycznie pójść ulepszyć smoki czarne. Czerwony klucznik... Zastanawiam się swoją drogą, czy to jest jedna z tych misji, gdzie przeciwnicy mają gdzieś jakieś ukryte miasto, czy oni mają jeszcze jakieś takie normalne do rekrutacji. Nie ma siarki, prawda? Tak. Czas naprawić. Okej. Okay. Z tym już mogę iść dalej. Mogę popłynąć tu po kolejne smoki. Rozmyślałem nad krainami świata i silnością i magiczną aurą. Może uda mi się dostarczyć tam kilka zielonych i złotych smoków. To byłaby jakaś pociecha wśród tej paskudnej zieleni. Przecież wiadomo, że rośliny powinny być brązowe, a nie zielone. Najpierw się Death Note how it works. Ale kim ja jestem, żeby się spierać? No, stworzyły archów magii, to chyba te, które chciał tamten NPC. Tydzień susła. Susła?
That's pretty, haha, sus. Najgorsze jest to, że nawet nie jestem pewien, ile by mnie kosztowało teraz, żeby przenieść tutaj swoje armię. A, czyli tu więcej nic nie ma. Ha! Rozumiem. Czyli chyba muszę wejść tam. O mój Boże, już czuję, że ta misja jest paskudna. Nie jestem daleko w niej, ale już czuję, że jest paskudna. Bo przenoszenie jednostek między zamkami jest bardzo niewygodne. Mistycyzm. Dzięki Bogu za istnienie drugiego bohatera, który może mi zobaczyć, co jest w chatce. Sefirot? Plus 5 gremlinów. Czy ja mogę wykupić wszystko? Nie, oczywiście, że nie. Przeraża mnie to zawsze. Nie jesteś mi na taką pokrętę. This is fine. Dane mu ta. Wiesz co? Nawet inaczej. Zrobię to. Zrobię tak. Ty idź pokręt. Nie możesz dodać jeszcze jednego chętu, Admin. Muszę przemyśleć, czy ojciec wszystkich smoków nie mieszkał nigdy tutaj w głębokich grotach. To byłaby wspaniałe prawa odnaleźć ojca smoków. Wydaje mi się, że wciąż jeszcze żyje. Być może śpiąc przez rejony. To wiem, może zdaje sobie podobnie, gdy sam się zdarzeje. Już myśli, że będzie smokiem. Okej, okay, chyba muszę pod... Wait a minute. Czy ja się udupię? Wagam powiedzieć, że nie. W środę nie mogę się udupić, prawda? Mam plan. What do you mean, zaklęcie? What? Ha? Eh? Chyba nie rozumiem. Chyba nie rozumiem, co się dzieje. Czemu nie mogę zniszczyć tego okrętu? A, czyli to jest po prostu szansa. Okej. Okay. Okej. Okay. Dzięki za informację. Przydała się. Już chciałem się bardzo mocno denerwować na tego. Czego ja nie ulepszonego? Nie. Tak, smoków. To jest coś, co się da ogarnąć, I guess. Nie będę kłamał, nie wydaje mi się to jakieś bardzo intuicyjne. Zwłaszcza, że gra ci po prostu mówi,
się nie udało i nie mówi dlaczego. Dobra. Mamy armię, możemy iść. Znaczy no, akurat w tym wypadku widziałeś, chyba że problemem nie było to, że statków nie było, tak? Jest to Gunnar. Którego armia jest śmieszna. Ale jednocześnie czuję, że mi ucieknie. I jednocześnie nie zdziwię się, jeżeli ich nie bohater będzie gdzieś tam u góry. Casing point. Doby dowódca w tych planach przewiduje nawet to, co nieprzewidywalne. W ten sposób nic się nie zaskoczy i możesz nawet dążyć do zwycięstwa. A przynajmniej przeżyć porażkę. Rodek tego nie rozumiał, to czemu tak łatwo zdołałem go zabić i odebrać jego ziemię. Jeśli odwrót pierwszy dostanie się do fiolki, być może zostanę zmuszony do przejęcia go, no. No to oni się tam wzięli w ogóle. Czy ma wrota w miarę, czy chyba? Ej, tu jest Oldwald w ogóle. To jest, wie się, tutaj spada Oldwald, ale blisko wystarczająco. Boże. On mi będzie chciał miasto zająć. Weź, szybko wal... Mamy na głowie pytanie. Zdobycie artefakt, powiadacie? Zdobycie artefakt, mówicie? Znaczy ja tego nie wygrywam generalnie. To też. Powiem no tak. Od tej pory moje miasta nie istnieją. Jeżeli będzie chciał mnie bić, to niech to robi. Ja muszę... Znaleźć artefakt. To jest jedyne, co muszę zrobić. Tak, tak, zabij mnie. Dziękuję. Ja sobie zajmę to miasto szybko. Nie przejmujcie się mną. Nie widzę, żebym miał pobić Oswalda. Aim before Oswald już ma tę fiolkę. To by im bardzo przykro. Fajnie, tak, na takie sytuacje mam zrobiony zapis, do którego mogę się cofnąć. Dajesz tego? Moim jedynym celem w tej chwili jest po prostu... Przebiec, znaleźć artefakt. O, popatrzcie, jak ładnie. Moje zwiadowcy od Kainowy dziwne nie spotkałem tam smoki. Gdy tylko zakończę tę kampanię, co byłem na koniec kilka dni do współpracy w atachach kościanych smok. The fuck do you mean w atachach kościanych smoków? Nie wyobrażam się, że w atacha to odrobinę za dużo? Znaczy ja, żeby nie było, ja doskonale pamiętam, jak wygląda następna kampania, którą będziemy się zajmować, ale i tak czy w atacha to nie jest odrobinę za dużo? Cztery i pół, mało. Moje cztery czarne smoki to był błąd. Powinienem było zaczekać się na strzelające jednostki. Na 6, 3, 2.
na Devon Diska. Łupę to. Łupę to Lemming pod względem tego, jak się zachowuje. Horda upiornych. Ważne wrażenie, że ja muszę przed nie przejść. O, bo dobrze. W tym przypadku Horda za 80, ej? To będzie bolesne coś, czy ja? Nie powiedziałem dla kogo, ale będzie. Ale to wyszło dużo mniej stat niż ostatnio, to na pewno. Tak, zgadza się, zero to dużo mniej niż parę. Skąd wiedzieliście? Musisz pokonać upojone smoki. No, owszem, udało mi się, fajnie było. Horda ziela. Come on. Dlaczego tacy jesteście? Czy ja w ogóle miałem po co tutaj przejść? Au. Da się okaże, ja niepotrzebnie w ogóle tej epizody. Czy jeżeli wam powiem, że to nie było tego warte, to mi uwierzycie? God damn it. To jest jeden poziom, to jest zawsze przydatne. Nie jest zgadne, tam są też smoki, które są na zasadzie pilnujemy skarbów, yep. Czy ja i tak będę musiał je wszystkie pobić pewnie? To jest artefakt. Miałem wysoką wiadomość, że druga nie zbliżała się trzej Watsingo, no i prawdopodobnie usłyszeli od moczek krwi, jeśli wpadnę w kaszę między nich Horvalda, nie powiedzę sobie chyba, że będę miała już fiolkę. No i szczęście znajdę drogę, to mi nie jest o czasu. Wiecie co? Zrobię tak. Tu trzeba pobić czarne smoki. Tu trzeba pobić czerwone. Czy ja jestem ślepy? Yep. Ku zaskoczeniu absolutnie nikogo, muszę pobić dosłownie każdy z tych smoków. Aaa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 
Jak się ta misja nazywa? O, no momenta. Ta misja to jest smok. Krew ojca smoków, okej. Okay. Krew ojca smoków, dobra. 10B. Okej, okay, czyli po kolei chyba muszę bić każdy smoki. Zastanawiam się, czy istnieje świat, w którym mogę to zajść na autowalce, wszystko. Tak z ciekawości na razie chcę to zrobić. Te były czarodziejskie. No i też teraz czarne. Nie, muszę jeszcze złote pobić. Czy mi się wydaje, że ktoś do mnie? Nie, to nie do mnie. Już trzymałem. To są złote, okej. Holda złotych. A się okaże, że mi zabraknie oddziałów na to. To były złote. Szkoda, że one się nie mogły do mnie dołączyć. To było fajne. Ach. Teraz czarodziejskie były na dole.
Straty były duże, ale this is fine. Teraz sobie zawę. Straty są coraz większe. Nioho. Jeszcze je, że to może nie wyjść. Yep. Whoops. No dobra. Czyli rozumiem, że jednak nie da się tak łatwo tego zrobić. No dobrze. Spróbujmy zrobić to legitnie. Wydaje mi się, że jestem w stanie to rozsądnie rozegrać. Zwłaszcza jeżeli chodzi o ten, o potencjalne straty bądź ich brak. Dobra. To jest to hejst. A to niestety nie mogłem za bardzo nic poradzić. Bo smoki są szybsze ode mnie, a zaatakowałem ich tyloma rzeczami, ile mogłem. To je zabija. Dobra. To jest to, tu już byłem. Tu chcieliście zielone, to mogę się zajmić. Tak, chyba powinienem być w stanie zdjąć na hita? A jak nie na hita, to być blisko tego. Bo teraz harpie, teraz minotaury. Teraz zeszły na hita. Teraz muszą być złote i złote były gdzieś na dole. Tu są złote. Jest ich horda niestety. Wiesz co? Tarcza. Tarcza pozwoli mi, powinna mi pozwolić strat oszczędzić. Przynajmniej mam taką nadzieję. Wy się brońcie. Wy je dobijcie, mam nadzieję. Tak, taki chuja nie dobijcie. 2 do 3 i 4 powinny za... Mam lekki Onifelta. Bąk. Zobaczę, czy może ten... Czy może będzie tu... Poziom, ale nie będzie ewidentnie. Tutaj były złote. Mnóstwo czarnych. Tarcza. 2, 1, 2, 6. No chyba muszę i to jest najgorsze. Au. Bąk. Wait, wait. Wait, shell, 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 2, 1, 3, 5, a nie. To? I tu w dół, żeby było bezpiecznie. Dobra. Wciąż straty nie są małe niestety, ale nie jest to coś, na co wiele mogę poradzić. Dobra, po czarnych są bodaj czarodziejskie. Jest ich mnóstwo, co jest mi bardzo nie na rękę. Oh well. Kiedyś trzeba. Czemu są szybkie 15 speeda? One są za szybkie.
jako że to są magiczne smoki, które potrafią rzucać magię. Heist. Przy okazji mają wyższe staty HP-kowe niż przeciętny smok, więc to trzeba mieć na uwadze. Bonk. To będzie jeden pewnie. Yep. Trochę stat weszło, zgodnie z oczekiwaniami bym powiedział. To nie zabije, ale w sumie i tak już zabije, więc to darmowy hit tak naprawdę. Nie wiem, czy on nie odbiera. Nie, on tylko rzucają ofensywne. Jest on, nie wiem, czy akurat błyskawica jest to najefektywniejszy, czy co mogę zrobić. Ktoś może chcieć blessing, na przykład harpie? Jest o harpie. Harpie jej trochę dużo marło. Z drugiej strony. To wciąż się możesz przydać. 2429. Punk. 496 to będzie 1. Lepsze 1 niż 0. Zwłaszcza, że teraz mogę dobić. Au. 2236 dobi. Wydaje mi się, że miałem zauważalnie mniejsze straty niż ostatnio. Przy okazji tarczę zamienię. Koronę też mogę, ale to mi akurat wiele nie da. Dobra, czas na zawę. Mnóstwo rdzawych smoków. One mają 17 speeda i plują kwasem i są generalnie silne. 17 speeda mają też 17. Mogę je spowalniać, więc to jest duży plus. Przy czym jak widać, slow daje mi tak naprawdę jedną turę tylko. 1, 6, 2, 6. Nie jestem pewien, czy chcę je w tej turze atakować. Chyba chcę. To im prawie nic nie zada niestety. A teraz pomyślcie sobie, że cała następna kampania opiera się na walkach z tego typu wpalniami przeciwnikami. Dobra, tarcza. Dwa zeszły, bardzo ładnie. Żeby nie było odrobinę wyolbrzymiam, bo spora część następnej kampanii to nawet bardziej puzzle bym powiedział, aniżeli tego typu walki. Ale to wciąż jest niemały problem. O, zabiły. Nice. Nie spodziewałem się trochę. Au. Chyba wydaje mi się, że i tak mam dużo więcej armii niż miałem ostatnim razem. Na podobnym etapie przynajmniej. I tu jest jeden, który padnie. Więc to zdecydowanie wydaje się, że był problem autowalki. Że się tak wyrażę. Naszyjnik zębów to było plus 3 do wiedzy i mocy. To może się przydać, chociaż ja i tak bardziej rzucam buffy, to może bardziej mi się speed przyda. No dobra, mnóstwo kryształowych, I guess. No one są jeszcze silniejsze niż poprzednio. Tylko tym razem są bardziej ataki rozbite. No zobaczymy. No, na jednego. Na jeden jest. Czy im slow schodzi do sobie w jedną turę? Pomimo, że nie ma tego opisanego?
Nie, te nie są spowolnione. To już nie wiem. Nie rozumiem. Nie wyglądało jakby nie wszedł w niektóre, więc nie wiem. Czyli ile jest? Jeden D8K. To chyba tak chcę porobić w takim razie, bo jest szansa, że dwa zabija. Bank. O mój Boże. Automat, który automatycznie nie dopuszcza spamujących wiadomości. Wiem, że uczę AI, nie powinienem uczyć AI, ale do takich celów AI może być całkiem użyteczne. Aż te smaki są płaskie, nie, silne. Ta, znowu. Najtańsi widzowie na planecie. Men Augusta. Nie wiem, czy nie zblesuję teraz Minotaurów, bo widzę, że ten... że one mają dość dużo... dość duży rozrzut w obrażeniach. Bank. Raczej się, że jeszcze podejdą. Nice. Jesus. Aż te smoki są paskudnie silne. Ale czapo 12 minus 3. No i dobra. Gdzie był ten pajac? Ale ja kurwa nienawidzę tej gry. No i co ja mam teraz zrobić? Jezu. Najgorsze jest to, że ja mam sporo armii do wyrekrutowania, ale nie mam za bardzo jak mi to wysłać. Bo spójrzcie jak daleko musiałbym z tym iść aż. Spróbuję jeszcze raz, I guess. Może tym razem nie zdąży do mnie przyjść. Mam swoje drogie wrażenie, że ostatnio razem to rozegrałem zauważenie lepiej.
parę złotych. Nie podoba mi się to, co widzę. Powiem wam, bardzo mi się to nie podoba. Jezu! Rozgrywam teraz tak paskudnie. To nawet nie jest zabawne. Ja teraz nawet nie jestem pewien, czy ja wygram te ostatnie walki, powiem szczerze. Olala. Dajcie mnie te tarcze, zabe smoki. Jeszcze go tu nie widzę, nigdzie w pobliżu. Slow, okay, strzel sobie. Czy ja mogę je stąd zaatakować, tak żeby dwa trafić? Nie. Tak, już myślałem. A jak stąd zaatakuję, to też raczej nie. No. Myślałem, że to może kwestia kontu, ale ewidentnie nie tym razem. Kontu, konta. Chyba akurat te czerwone smaki to mogą odbywać, na im się, że mnie podoba. A, myślałem, że może oba obą. Tak. Mogę ich zaatakować bezpiecznie, więc
Abortuj mnie ten pomysł. Tamten naszyjnik ustawiłem, że nie jest mi potrzebny. Jeśli chcę. On już tu idzie. I teraz pytanie, czy ja zdążę tam dojść? Chyba nie. Nope. Aś! Nawet nie jestem pewien, czy mogę to jakoś lepiej rozegrać w tym momencie. Znaczy, mam jeden pomysł. Dziesięć. On musi tu podejść. Bo nie wiem, czy on mnie tu nie zablokuje przypadkiem. On tam stoi. I on stamtąd wyjdzie tak szybko. Ha! Dziesięć D. Właśnie tak się zastanawiam, czy ja go mogę jakoś ominąć? Tutaj jestem za blisko. No bo wygrać z nim na pewno nie wygram, to w ogóle nie wchodzi w chubę. Fakt, że muszę tak dookoła go obchodzić, mnie bardzo przeraża. Jak tam przejdę, to on mnie złapie, więc to raczej odpada. Chociaż, chociaż. Nie, tu mnie złapie. Chciałbym wiedzieć, czy on ma punkty w ruchu. Tak. Ma ich dużo. To na pewno. Może mnie tak obejść? Tutaj też mnie łapnie. Bardzo intensywne ogrywanie AI się dzieje, zdaję sobie z tego sprawę. Tu na środkowym jestem względnie bezpieczny. No właśnie pytanie, na jak długo? Bo tutaj już mnie łapie. To co jest ciekawe, że on ma aż taki zasięg, biorąc pod uwagę... Spójrzcie, ile mam szybkości ducha, mimo to, że on mnie łapie. Jeszcze jedną rzecz zerknę. Powiem, że ktoś się osy miał jakąś taką śmieszną mechanikę, że prędkość ruchu postaci jest uzależniona od jednostek, które posiada.
No tak. Powinienem był to przewidzieć. To jest tak paskudnie niefartowne. Bo tu mnie łapie. Nie, tu mnie nie łapie. Tu mnie nie łapie. A tu mnie łapie. Obawiam się, że będę musiał powtarzać całą misję. Jak na to patrzę. Bo stąd nawet nie mam za bardzo gdzie uciec, tak żeby on mnie nie dorwał, jeżeli dobrze mi się wydaje. Może stąd? No dobra, to teraz jeszcze inne trudne pytanie. Czy ja to wygrywam? Bo to wciąż wygląda jak walka bardzo trudna do wygrania. I am not going to lie. Nie, to nie jest do wygania. To kategorycznie nie jest do wygania. Będzie mnie czekać powtarzanie tej misji. Oh well. Kiedyś musiała taka misja wystąpić. Ulala. Bo nawet nie wydaje mi się, że ten, że jestem w stanie to jakoś sensownie odratować poprzez lepsze rozgrywanie walk wcześniejszych. Aaaa, shit. Dobra. To tym pozytywnym akcentem skończymy sobie na dzisiaj. W poniedziałek wracamy do DS-a, w środę Battle Networki. A na dziś to było tyle. Dzięki wam za przybycie. Trzymajcie się, po. Cześć.